Grupa Pruszkowska to słowo, które nie schodziło z ust Polaków przez większość lat 90. oraz 2000. Budziło strach, respekt, nierzadko nawet podziw. Gang ten przez ponad dekadę był największą i właściwie jedną tak dobrze zorganizowaną grupą przestępczą w Polsce. Początek lat 2000 to bardzo ciekawy i specyficzny okres na mapie mafijnych wydarzeń polskiej gangsterki. Praktycznie co tydzień opinią publiczną wstrząsały telewizyjne doniesienia o kolejnych mafijnych porachunkach. Młodzi ludzie prześcigali się w okrucieństwie i coraz częściej chwytali za śmiercionośną broń. Trup na ulicach ścielił się gęsto, a zwaśnieni już w znacznym stopniu członkowie grup przestępczych zażarcie rywalizowali o wpływy na swoich terenach. Czasy te nazywane były przez samych gangsterów dzikim zachodem, bo bez wątpienia Polska w drugiej połowie lat 90. właśnie nim była. Niedofinansowana i słaba technicznie policja nie miała szans z zarabiającymi olbrzymie pieniądze gangsterami. W grudniu 1999 roku w Zakopanem pod hotelem Kasprowy zastrzelona zostaje legenda polskiej mafii Andrzej K., pseudonim Pershing. W sierpniu roku 2000 Jarosław S., pseudonim Masa, już oficjalnie zostaje świadkiem koronnym, a po tym fakcie policja zatrzymuje pierwsze osoby. Wszystko zaczyna się sypać jak domek z kart. Czas dobrobytu członków Grupy Pruszkowskiej dobiega końca. Ale zanim to wszystko się wydarzy, mafia pruszkowska wyleje się na całą Polskę, a jej wpływy będą sięgały nawet poza jej granice. W tamtych czasach była wszechobecna, potężna i bardzo drapieżna. O tamtym szalonym i specyficznym świecie powiedziano już w mediach bardzo wiele. Chłopaki z miasta to była grupa zaprzyjaźnionych ludzi, znających się od dzieciństwa, od podwórka. Byli bardzo zuchwałą, żądną ekstremalnych wrażeń i wszystkiego na już bandą przyjaciół. Chłopaki z miasta to słowo klucz. Otwierało w tamtych latach drzwi, o jakich dziś nikomu się nawet nie śni. Jednak ten high life nie trwał wiecznie, a Grzegorz Mięśniak, osobisty adiutant i ochroniarz Masy, opowie wam o początkach końca tego, co stało się z legendarną marką samą w sobie. 25 sierpnia 2000 roku był zwyczajnym dniem. Mięśniak nie miał wtedy obowiązku dbania o bezpieczeństwo Masy, bo Gruby już siedział. Sytuacja na mieście była napięta do granic możliwości. Każdy chodził bardzo elektryczny, bo trup słał się gęsto. Wiadomo było już na 100%, że Masa poszedł na współpracę i to był początek końca mafii pruszkowskiej. W tamtym czasie policja zatrzymuje pierwszych członków zarządu pruszkowskiego. Balety dnia poprzedniego skutkowały późną pobudką. Mięśniak obudził się około południa i wynurzył się ze swojego mieszkania. Mając tylko kilka zaplanowanych wieczornych spotkań, postanowił najpierw zjeść śniadanie, a potem jechać na codzienny trening. Restauracja, a raczej pub pod Skrzydłami, był jednym z jego 5 biur, które mieściły się w sercu jego terenu na warszawskiej Ochocie. Znajoma kucharka robiła tam niesamowitą jajecznicę. Był piękny, słoneczny, letni dzień, a w domu czekała na niego jego piękna Pocahontas. Czyste, błękitne niebo nie zapowiadało nadciągającej burzy. Gdy wszedł na parking, miało miejsce zdarzenie, które na zawsze odmieniło życie 25-letniego chłopaka. Napakowany energią, po ulubionym śniadaniu udał się do samochodu, gdzie wykonał kilka telefonów, planując dzień. Wycofał i skręcił w lewo, chcąc wyjechać z pubowego parkingu. Interesujecie się czarną stroną mocy lat 90. i rakiem, jaki toczył polską przestępczość? Jesteście żądni wiedzy i faktów? Zasubskrybujcie i wciśnijcie dzwonek. Zalajkujcie i udostępniajcie ten film.